Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Słuchaj, szybki strzał na powietrzu. Dlaczego nie? Za chwilę wyjdzie tu słońce. Tu wyjdzie słońce właśnie, także będę się śpieszył. Primer od Neoxal, od Grzegorza. Primer z zawartością krzemiku NOX 88. Pierwsza wersja śmierdzi. Dostałem i jeszcze jej nie ruszałem. Nie miałem kiedy. Śmierdzi tak, taką pastą chamską, polerską. Tu inna para kaloszy. Przyjemny zapach, inna konsystencja, bardziej rzadki. Produkt służy do odświeżenia lakieru. Pod wosk, pod powłokę, pod quick detailer, do usuwania water spotów, tak naprawdę do oczyszczenia lakieru, przygotowania pod zabezpieczenie. Ale ja będę chciał go ruszyć na tym. Zobacz, przypaliła mi chemia, gdzie testowałem, zostawiłem. Chciałem zobaczyć, jak zareaguje i zareagowało. Będę chciał to usunąć mini polerką i słuchaj, żółtą gąbką Royal Padsa. I powiem tak od razu, jeszcze się tym nie bawiłem produktem, nie wiem jak się zachowa, nie wiem ile tego produktu, nie mam naprawdę czasu, za co Grzegorz bardzo Cię przepraszam, więc robię szybki strzał. Nie wiem, czy film z tego produktu już tu był, czy nie, ale pewnie jeszcze nie było. Kabelek na siebie i zobaczymy, co z tego wyniknie. Jedyneczka i lecimy. Mało, zdecydowanie za mało. Wymieszamy, czyli pada nasączamy. O właśnie. Zamknięcie. Takie se, chlapie. Ale już lepsze niż to, które się nie domyka z pierwszej wersji. O tak, od razu lepiej. I wolne obroty, tak jak widzisz. Klar, widzę, że aż tutaj gdzieniegdzie jakby popękał. Ładnie go przyżarło. A, popękał. No dobra, przyspieszam na dwójeczkę. Spokojne obroty, spokojny przejazd i pracuję do wypracowania. Jak zobaczę, że już nic nie ma, wtedy sobie odpuszczę. Albo tak naprawdę, jak będzie tego naprawdę niewiele. Dobra, tu mamy całkiem nieźle. Nie przyspieszam, bo widzę, że wypracowuje się na tej dwójeczce idealnie. Miałem przyspieszyć, ale nie ma sensu. Fajnie na świeżym powietrzu, wiaterek sobie dmucha. Piękna sprawa. Tu w słońcu widzę, że jeszcze jest. A, zostawię go w słoneczku, właśnie tu. Zobaczymy, co narobi. Tu go zostawiam. Dobra. Truja i lecimy. Odpuszczam docisk. Dobra.
No i teraz jest ideolog. Teraz dopiero jak zapało temperatury widzę połyk. Oho, rewelacja. Jeszcze tu u góry widzę kawałek zostało produktu, mała ściecha. Zobaczmy, rewelacja, ale się fajnie wypracowuje, ale jak nim popracowałem, to jednak zapach tej śmierdzącej pasty ma. Standardowa mikrofibra, to zostawiłem na słońcu, zobaczymy jak to zejdzie. No i narobiło hologramów, jak przejechałem. W tym miejscu, gdzie przejechałem, słuchaj, zrobiło holsy na tym padzie. Bo nigdzie indziej nie ma, tylko tu. No, naprawdę. Tu, gdzie przejechałem, zostawiło mi hologramy, ale jazda. Może za... tak, za agresywna... za... ale poślizg. Za agresywny, słuchaj. Za agresywna gąbka. A tym bardziej, że to jest lakier 1K. On się będzie rysował od samego patrzenia. Ale bajka. O jaki poślizg. O ja. Słuchaj, fenomenalny poślizg. Fenomenalny połysk w ogóle. I teraz tak, słuchaj, nie wiem czy nie pójdę po Dual Action, bo widzę, że narobiło mi bałaganu. Na tym 1K, tak. Za ostro. Dobra, idę po inną maszynę. Przełożę, słuchaj, taki myk zrobię, zobacz jak paskudnie, jaka rzeźba, co? Rzeźba, rzeźba. Zobaczymy teraz co będzie, możliwe, że wiele się nie zmieni, ale widać, że ten syf zebrał, bo ten pad zrobił się ciemny, więc zebrał na pewno to dziadostwo. Zresztą tutaj, słuchaj, widać, fenomenalny poślizg, oja, taki, czy poślizg, gładkość. Bo tu na przykład jest bardziej ślisko, ale ta gładkość, tak czuję, że ten lakier jest przygotowany, rzeczywiście. O, tu mam szorstkie, tu mam gładziuteńkie. No dobra, zobaczymy, co zrobi tutaj na dualce. Jedyneczka, dobra. Oczywiście lepiej mi się pracowało na rotacji, nie lubię dualek. O, poczekaj, bo kabel mi się zawinął. Teraz tak, tu mam te hologramy. Będę chciał je usunąć, zobaczymy czy mi się uda. Primerkiem. Widać, że łatwiej ta pasta ma, ten primer ma łatwiej z dualką, zdecydowanie, nie przysycha tak. Ładnie dualka go oddaje na lakier. Słuchaj, na dualce zdecydowanie lepiej, z tego względu, że równiej się układa ta pasta i dualka fajniej oddaje ten produkt. Zobaczymy jak teraz dotrę, co będzie. No i brak hologramu. Ojej. O tak, zdecydowanie Dual Action. Nawet bym nie brał, do tego w ogóle nie bierzemy rotacji. Nie. Fenomenalnie. Dobra, teraz tak, dotrę to wszystko.
zbieranie tego produktu, żaden problem, słuchaj. Czy to zostawiłem w słońcu, czy tu, naprawdę żaden problem. Połysk, no tu w cieniu rewelacja. Obłęd, naprawdę, fantastyczny. Ok, odwracam. Później pójdę po K2, będę chciał wymyć. No i jak? No i zobacz, tu jest hologram, poczekaj. No widzisz, hologram i tu już go nie ma. Ok, słuchaj, z pierwszego takiego wrzutu czuję gładkość, w ogóle rewelacja. I tu już nie ma, jest szorstko i nieprzyjemnie. Chyba pojadę całe słupki tym do końca. Oczywiście nie będę tego nagrywał i zobaczę, jak długo posiedzi sobie na tym. Auto wiele nie jeździ, ale będę miał jakiś wgląd co do produktu. Czy będę go wymywał? Nie. Zostawiam. Połysk obłędny. Naprawdę podoba mi się. Coś niesamowitego. Także odtąd do końca ten słupek będę chciał zrobić na dualce właśnie. Zobacz, jaka rzeźba. Nie baw się tak, jak nie masz wyczucia, bo łatwo dojechać. Dobra, słuchaj, cóż mogę powiedzieć, pasta, primer, tak naprawdę ta druga wersja pachnąca, przyjemniejsza, rzadsza, ta jest gęstsza, za chwilę zarzucę sobie tę i zobaczę, jaka będzie różnica, ta śmierdzi, ale jak tą wypracujesz, też tak podobnie zaczyna śmierdzieć, więc ciężko mi się tutaj określić, zobaczymy, a co, nałożę kawałeczek, chociaż w sumie szkoda, czuję, że to będzie to samo pewnie. No dobra, zrobię jeszcze kawałeczek, żeby nie było. Tutaj mi naładowali mi tego, kurde. Zobacz, samo aż wychodzi, ale będzie teraz tego za dużo. Dobra, ok. Tam lecimy. To muszę zamknąć, słuchaj, drzwi w aucie. Przymknąć przynajmniej chociaż trochę. I co? I zrobimy odcinę, bo tu jest dużo kamienia, widzę. Zrobimy odcinę. Właśnie. Zrobimy odcinę. Tutaj widzę osady takie, kurcze, o, ciężkie, które nie schodzą. No to nawet widać. Dobra, to zrobimy odcinę. Zobaczymy, na ile wyczyści mi tutaj ten panel. I teraz tak. Nie oklejam. Zobacz, plastików. Będę chciał też na te plastiki wjechać. One są malowane. To tu już odkleję. One są malowane, słuchaj, z puchy. Nie pamiętam, jakimś lakierem czarnym, matowym bodajże Wall. Zobaczymy, jak się to zachowa. Ale ekstremalnie. Tak jeszcze nie nagrywałem na podwórku. Kurczę, super. Podoba mi się. Może będę częściej tak robił. Super, dobra. Trójeczka, jedyneczka, rozprowadzenie. Rewelacja, ale to jest nic. Biorę kolejny wrzut i wskakuję na karbon. Chcę zobaczyć. Zobacz, jak brud zebrał. Ale syf. Ten pad powinien być już wymieniony. Już. Wymieniony. On już złapał tutaj tyle gnoju, że głowa mała. I tutaj nie powinienem już nim pracować. Tak naprawdę. Zbiera syf pięknie. Widać, że czyści lakier fenomenalnie. Naprawdę. Osady tutaj po tej wodzie zostawiam. Zobaczymy, czy będzie problem z zebraniem produktu. A teraz chcę wskoczyć na karbonik. Jedyneczka. Zobaczymy. O, zobacz. To jeszcze na tym stałem do wyrzucenia. Z tego już nic nie będzie. Ciekawe, jak ja to zrobiłem. Zajmę się najpierw karbonem.
Nie. Z tego względu, mocno trzeba... Nie, spokojnie, nie. Zostawiam takie przebarwienia, gdzie zacząłem. Za dużo pasty zostało, czyli tu musiałbym jechać do wypracowania. I widzę, że z karbonem się nie polubi. Dużo docierania, mnóstwo. Dużo zbierania, naprawdę dużo. Czyli na karbonie, jakbym miał robić, kładę go grubo, robię dwa przejazdy i nie wypracowuję go pod żadnym względem do końca. Ale i tak mi tutaj dwa przebarwienia zostały. Niestety. Chyba, że to słońce mi tak pada. Nie. Nie wiem, czy ty to widzisz. Tu jest, został w zakamarkach. Odpada. No dobra. Próbujemy docierać teraz. To. Ojej, rewelacja. O, tu trochę za taśmę wyjechałem. Bomba. Super. Naprawdę fajnie. Wstępnie mogę powiedzieć, że jest bardzo przyjemnie. Teraz wezmę latarę, zobaczę, czy nie narobiło mi hologramów. Nie, nic, kompletnie. O, jaka różnica. Ojojoj, masakra. No czyści niesamowicie. Naprawdę, do odświeżenia lakieru to będzie brzytwa. Jakby ci to zobrazować? Klej wytrę, żeby się tak nie oddzielało. Pozostałości. I teraz tak, zobacz, co się dzieje. Tak, ja tych słupków nie ruszałem chyba przez 2 lata. Woda, przykrywałem ten syf. Tu też biorę mini pada, lecę. Fenomenalnie oczyszcza lakier, naprawdę super. Fajny primerek. Podoba mi się z tego względu, że poślizg może nie jest jakimś mega atutem. On fajnie, czuję gładkość, o tak może, gładkość. Naprawdę czujesz ten lakier, bo wjeżdżam tu i jest masakra, to jest jak papier ścierny. Tutaj jest rewelacja. No różnica jest kolosalna. Nie wiem, jak ty to widzisz, kurde, no. Wstępnie cóż mogę powiedzieć? Wstępnie sobie mogę powiedzieć, że nie pchaj się na rotację. Jeżeli rotacja, zdecydowanie mięciutka gąbeczka i bardzo małe obroty i na dualce, jeżeli chodzi o wypracowanie, możesz wypracować do końca, ale ja osobiście proponuję zostawić sobie ten filterek, żeby go zebrać. Wtedy jest większa pewność, że nie będzie hologramów. Pady, dużo padów, z tego względu, że jak zbierasz właśnie taki syf, zobacz, on się momentalnie uzupełnia. Ja już go powinienem wymienić na następny, więc tutaj jeżeli mamy dojechany lakier, jeden panel, jeden pad i robimy sobie pod powłokę. Będę chciał zrobić z tymi produktami, z tym. Podzielę sobie, na pewno będę chciał je porównać. Zobaczymy. No zresztą tu jest napisane, szkło, winyl, do wszystkiego, naprawdę, nie boi się plastików i nie boi się gumy, bo tam była też guma, bo w ogóle nie robi na nim wrażenia, tak naprawdę, co byś nie zaatakował, będzie super, plastik, guma, lakier, pewnie nawet i szkło. Teraz tak, będę chciał te produkty, słuchaj, położyć na Skodzie, bo będzie u mnie, tam gdzie leżał z Cleantecha powłoka ich powłoka, która się jakoś średnio przyjęła, albo oni zaniedbali. I będę chciał położyć, kurczę, właśnie na ten primerek, bo po godzince można kłaść już powłokę, z tego co mi wiadomo, czy tam po dwóch, tak. Pozostawić na około godzinę, potem można zastosować zabezpieczenie, czyli godzina, ja to mówię, 2 godzinki, żeby to wszystko odparowało, że wszystko zależy od warunków i wskakujemy, kurczę, z powłoką. Ja będę chciał położyć na jednej stronie, kurczę, ten reloady od Neoxala, czyli 1.61 najnowszy i 111.
A kiedy film? Nie mam pojęcia. Tak teraz chciałem, bo Grzegorzowi, żeby się pytał, jaka zabawa. Jak zabawa? Super. Widać różnicę, widać ten połysk, widać, że produkt robi solidne podłoże, takie mokre, naprawdę mokre. Więc tutaj zabezpieczenie na tym, jak dorzucisz jeszcze coś z połyskiem, będzie kozak. Naprawdę będzie bardzo przyjemnie. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!